Spoštovana gospa predsednica, spoštovani gospod predsednik, spoštovani člani obeh delegacij, predstavniki medijev, delegaciji, predstavitelji. Na novinarski konferenci ob uradnem obisku predsednika Republike Poljske v Republiki Sloveniji. Vizicie oficjalnej prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w Słowenii. Proszę o... Najpierw bo izjawę podala predsednica Republiki Słowenii, na to się polski predsednik. O oświadczenie pani prezydent mediów, za opraszanie polskich mediów i opraszanie słowenskich mediów. I później dwa pytania po jednym. Chwała lepa. Z każdej strony. Najpierw jeszcze raz iskrena dobrodošlica predsedniku Andreju Dudi. Jeszcze raz witam serdecznie pana prezydenta. Cieszę się, że przyjął moje zaproszenie i przyjechał do Słowenii. Mamy wspólne zainteresowanie, pasje, to jest sport. Jutro pojedziemy do Planicy. Cieszę się bardzo, że prezydent odznaczy pana Andrzej Laniszek za jego miły gest. Dzisiejsza wizyta odbywa się w symbolicznym czasie zarówno dla Polski, jak i Słowenii. Obie państwa obchodzą 20. rocznicę przystąpienia do Unii. Bardzo obie państwa odniosły duże korzyści z członkostwa, zwiększony PKB. Słowenia w tym roku obchodzi 20-lecie wejścia do NATO, Polska 25 lat. Rozmawialiśmy z panem prezydentem o sytuacji bezpieczeństwa w Europie i w świecie. Obie państwa dążą do przywrócenia pokoju. Obie państwa będą wspierać Ukrainę, dopóki będzie trzeba. Ukraina potrzebuje naszej pomocy militarnej. Ważność działania wewnątrz NATO. O tym świadczy przystąpienie Finlandii i Szwecji. To oznacza, że żyjemy w bardzo wymagających czasach. Wizyta prezydenta jest związana również z prezydencją w Radzie Unii Europejskiej Polski w przyszłym roku. Rozmawialiśmy również o tym i cieszę się, że Polska, tak jak Słowenia, wspiera rozszerzenie Unii Europejskiej o państwa, o kraje Bałkanów Wschodnich, jak i Bośnię i Hercegowinę. Spodziewamy się, że Rada Unii Europejskiej da zielone światło dla rozmów akcesyjnych. W przyszłym roku minie też 80 lat od wyzwolenia Oświęcima. To też jest jedna z momentów, który będzie z obu stron obchodzony. Jesteśmy zdania, że trzeba przekazać młodszym pokoleniom wiedzę, żeby się już nie działy takie rzeczy, które zdarzyły się 80 lat temu w Oświęcimiu i podczas II wojny światowej. Łączy Polskę i Słowenię jeszcze jedno rzecz, słowo solidarność. Nie mam w myślach tylko polskiej solidarności, lecz też rękę, która wyciągnęła Polska do Słowenii w czasie powodzi. Była jedna z pierwszych, która przyszła z pomocą. 50 wojskowych przyjechało do Słowenii zbudować dwa mosty i mam nadzieję, że te mosty będą świadczyć o współpracy między państwami, jakie mieliśmy dotychczas. Nie mamy otwartych pytań, nie mamy problematycznych kwestii, czyli wymiar sportowy tej wizyty będzie widoczny jutro. Oprócz tego też będzie gospodarcze to wydarzenie. Polska jest
piątym partnerem Słowenii na poziomie wymiany towarowej. Wymiana sięga już prawie 3 miliardy. Trochę się zmniejszył w zeszłym roku. Na obszarze cyberbezpieczeństwa, sztucznej inteligencji jest jeszcze miejsce na współpracę, na obszarze logistyki. Cieszę się również z danych, że w zeszłym roku 170 tysięcy polskich turystów przyjechało do Słowenii. Jutro razem z panem prezydentem weźmiemy udział w konferencji gospodarczej, gdzie będziemy rozmawiać o nowych możliwościach współpracy między firmami polskimi i słoweńskimi. Duże możliwości widzę na obszarze klastru motoryzacyjnego. Polska jest bardzo mocna w przemyśle motoryzacyjnym. Słoweńskie firmy współpracują z firmami polskimi i niemieckimi. I jutro będziemy rozmawiać też o tym. Dobrze współpracujemy również wewnątrz inicjatywy Trójmorza oraz V4+. Tu są też możliwości do współpracy gospodarczej. Jeśli jeszcze nawiążę do Bałkanów Zachodnich, Słowenia bardzo pomogła Bośni i Hercegowiny. Bardzo mnie cieszyła dzisiejsza rozmowa i zapewnienie pana prezydenta, że Polska podczas swojej prezydencji w Radzie będzie wspierać i pomagać Bośnię i innym krajom Bałkanów Zachodnich na drodze do Europy. Jeśli chodzi o Ukrainę, Polska i Słowenia współpracują w ramach misji EUMAM, a Słowenia będzie pomagać w rozminowywaniu i pomocy psychospołecznej obywatelom. Oba zdajemy sobie sprawę z tego, że Ukraina będzie nas potrzebować jeszcze długo po tym, jak ucichnie broń w Ukrainie. Jeśli kończę strefą Gazy, przed początkiem naszej rozmowy dowiedziałam się, że Izrael znowu napadł na Gazę, ludzi oczekujących na pomoc humanitarną. To jest dla mnie naprawdę przerażające. Wiele razy apelowałam o zawieszenie broni i poszanowania prawa humanitarnego. Jeszcze raz wzywam do uszanowania niewinnych ludzi oraz uwolnieniu zakładników Hamasu. Myślę, że na tym miejscu muszę powiedzieć, że dzieci, kobiety, zakładnicy w rękach Hamasu nie są winni temu, co się w Hamasie dzieje i w Izraelu dzieje. I bardzo proszę, żebyśmy znaleźli tyle mocy, siły w sobie państwa Rady Bezpieczeństwa, które mają tą moc, żebyśmy to zakończyły i poświęcili godności ludziom. Dziękuję panie prezydencie za wizytę w Słowenii. Jeszcze raz Polska i Słowenia są państwami przyjacielskimi. Dobra jest współpraca gospodarcza i też polityczna, nawet jeśli czasami się nie zgadzamy, rozmawiamy i to jest wartość dodana naszego też stosunku. Mam nadzieję, że tak będziemy też w przyszłości współpracować. Dziękuję za wizytę. Izvolite. Wielce szanowna pani prezydent, szanowni państwo ministrowie, szanowni panowie ambasadorowie, wszyscy szanowni państwo, goście tej konferencji prasowej. Przede wszystkim chcę bardzo podziękować pani prezydent Nataszy Pirc-Musar za zaproszenie do Słowenii, które wreszcie mogę spełnić. Mówię wreszcie, dlatego że planowaliśmy tą wizytę już kilka razy wcześniej. Niestety różne okoliczności także związane z tym, z tą trudną sytuacją polityczną, która nas otacza, między innymi toczącą się wojną na Ukrainie.
kilkakrotnie uniemożliwiły nam przeprowadzenie tej wizyty, ale dzisiaj dochodzi ona do skutku i chcę bardzo mocno podkreślić, że ogromnie się z tego cieszę i bardzo pani prezydent dziękuję za niezwykle gościnne przyjęcie. Przed chwilą długo rozmawialiśmy i w cztery oczy i w ramach spotkania delegacji polskiej i delegacji Słowenii właśnie na te tematy, które przed chwilą tutaj omówiła pani prezydent. Chcę z całą mocą podkreślić, jesteśmy rzeczywiście oba nasze państwa i narody członkami Unii Europejskiej od 20 lat. Jesteśmy członkami Sojuszu Północnoatlantyckiego, Słowenia od 20 lat, Polska od 25 lat. Jesteśmy dzisiaj w tych największych międzynarodowych wspólnotach i co ważne, nie ma pomiędzy nami żadnych poważnych tematów spornych. Jeżeli dyskutujemy ze sobą, jeżeli mamy nawet odmienne zdania, to w kwestiach bieżących różnych zagadnień, które są omawiane, czy to na poziomie NATO właśnie, czy na poziomie Unii Europejskiej, ale generalnie jesteśmy zaprzyjaźnionymi państwami, które w ramach tych wielkich międzynarodowych porozumień, wielkich międzynarodowych instytucji prowadzą spójną, wspólną politykę, starając się budować bezpieczeństwo w naszej części Europy i świata, starając się budować jak najlepszą współpracę i zacieśniać więzi gospodarcze. I o tym dzisiaj przede wszystkim rozmawiamy z panią prezydent, jak rozwiązać trudne sytuacje, które dzisiaj się toczą. Pani prezydent przed chwilą wspomniała, no oczywiście przede wszystkim z naszego polskiego punktu widzenia wojna wywołana przez Rosję na Ukrainie, tego jak wspierać dzisiaj Ukrainę, jak pomóc Ukrainie obronić się przed rosyjską agresją, jakie w tym kontekście działania może podejmować NATO, czy też poszczególni sojusznicy w ramach NATO, w jaki sposób doprowadzić do zakończenia tej wojny, jaki powinien być jej koniec, o tym rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy także, proszę Państwa, o sytuacji w Strefie Gazy. Tu mamy jednolite stanowisko, jeżeli o to chodzi. Obydwa nasze kraje są od lat zwolennikami rozwiązania dwupaństwowego i mamy nadzieję, że te wszystkie sytuacje konfliktowe między Izraelem a Palestyną na Bliskim Wschodzie takim właśnie dwupaństwowym rozwiązaniem w końcu się zamkną i wróci pokój na Bliskim Wschodzie, przede wszystkim dla ludzi, którzy tam mieszkają, którzy chcą żyć i rozwijać się w spokoju. O tych sprawach mówiliśmy dzisiaj przed momentem z panią prezydent w tym znaczeniu najbardziej globalnym. W tym kontekście ja też relacjonowałem pani prezydent ostatnią moją obecność w Stanach Zjednoczonych, w Białym Domu, spotkanie z panem prezydentem Joe Bidenem i przedstawicielami jego administracji. Relacjonowałem pani prezydent także moje spotkania, które miały miejsce w Kongresie, zarówno z przedstawicielami Senatu, jak i Izby Reprezentantów i to zarówno ze speakerami, jak również i liderami mniejszości. Bardzo ważne rozmowy, także w kontekście właśnie naszych relacji sojuszniczych, także w kontekście zbliżającego się szczytu NATO w Waszyngtonie, który mam nadzieję, że przyniesie także decyzje, które będą umacniały bezpieczeństwo naszej części Europy. Nikomu w Polsce nie trzeba tłumaczyć, jak bardzo ważne to jest dla nas dzisiaj, w szczególności w sytuacji, gdy nie ma żadnych wątpliwości, że odżyły rosyjskie ambicje imperialne. One są dzisiaj wyraźnie widoczne w rosyjskiej agresji na Ukrainę. Pytanie jest, jak się uchronić przed ewentualnymi zakusami dalszymi imperialnymi Rosji, jak powinniśmy budować i nasz potencjał tak, żeby ten potencjał odstraszania był wystarczający, żeby zatrzymać każdego potencjalnego przeciwnika, to znaczy, aby nigdy nie doszło do zbrojnego konfliktu, w który my moglibyśmy być bezpośrednio zaangażowani. Stąd pojawiła się między innymi moja propozycja tego, aby poziom wydatków na obronność w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego został podniesiony do 3%. Mówiłem o tym także przed chwilą pani prezydent, że wychodzę z taką propozycją, że chciałbym, żeby ona była w NATO dyskutowana, także podczas zbliżającego się szczytu NATO w Waszyngtonie. Mówiłem o tym również i panu prezydentowi Joe Bidenowi, przedstawicielom amerykańskiego
świata polityki. Będę o tym rozmawiał także z kolejnymi naszymi sojusznikami po Stanach Zjednoczonych, po prezydencie Joe Bidenie. Pani prezydent jest pierwszym prezydentem, z którym tutaj przyjaźnię się i z którym ten temat dzisiaj omawialiśmy. Temat oczywiście nie jest łatwy, bo wiadomo, że to są wydatki, które musimy planować, ale wychodzę z założenia, że trzeba dzisiaj jasno stawiać sprawę, mówić o tym. Taki był poziom wydatków państw NATO w czasie zimnej wojny, wtedy kiedy Rosja realizowała swoją politykę imperialną, kiedy groziła Zachodowi ewentualnym konfliktem zbrojnym. Dzisiaj również grozi, trzeba sobie to jasno powiedzieć. Tak, Rosja grozi NATO, Rosja grozi Zachodowi i Zachód powinien na to odpowiedzieć rozsądną, spokojną, konsekwentną polityką, która będzie budowała odporność Zachodu i będzie budowała odstraszanie, tak aby do wojny nigdy nie doszło, tak aby się nas jako Sojuszu Północnoatlantyckiego po prostu nie opłacało zaatakować. Ale rozmawialiśmy z panią prezydent też o tych kwestiach bilateralnych, o współpracy w ramach Trójmorza, która uważam, że dla naszych obu państw, także jeżeli chodzi o budowanie współpracy bilateralnej, ma znaczenie kluczowe dla naszych przedsiębiorców, dla możliwości korzystania z turystyki, bo pamiętajmy, że współpraca w ramach Trójmorza to przede wszystkim rozwój infrastruktury, także tej infrastruktury sprzyjającej właśnie komunikacji, kontaktom międzyludzkim, wymianie handlowej. Cieszę się ogromnie z tego forum biznesowego, które będziemy mieli jutro. Cieszę się też ogromnie z wizyty w Planicy. Ta moja oficjalna wizyta w Słowenii właśnie była przez panią prezydent cały czas planowana w kontekście tego, żeby ta Planica stała się jej elementem. Cieszę się z tego bardzo, bo dla Polaków, którzy fascynują się skokami narciarskimi, te konkursy, które odbywają się w Planicy, mają takie symboliczne znaczenie jako właśnie zamknięcie cyklu sezonu w skokach narciarskich, jako bardzo ważne, takie radosne wydarzenie i jest dla mnie dużą radością, że będziemy mogli z panią prezydent jutro spotkać się ze sportowcami, z zawodnikami, ale właśnie także z przedstawicielami naszego biznesu, mówić o kwestiach inwestycji, mówić o kwestiach perspektyw w rozwoju tych relacji biznesowych. To jest dla przyszłości naszej współpracy ogromnie, ogromnie ważne. Zapewniłem dzisiaj panią prezydent jeszcze raz, że jeżeli chodzi o politykę, której absolutnie uważam, takie mam przekonanie, tutaj liderem jest Słowenia, jeżeli chodzi o wspieranie państw Bałkanów Zachodnich na ich drodze do Unii Europejskiej. Polska stoi tutaj przy Słowenii, wspiera Słowenię w tym zakresie. My zawsze mówiliśmy, że jesteśmy zwolennikami polityki otwartych drzwi. Państwa Bałkanów Zachodnich od lat czynią starania w tym kierunku, aby spełnić warunki przyjęcia ich i członkostwa w Unii Europejskiej. Polska będzie miała swoją prezydencję w Radzie Unii Europejskiej w pierwszym półroczu 2025 roku. Myśmy na poziomie Rady Ministrów w Polsce przyjęli priorytety prezydencji. Jednym z tych priorytetów jest właśnie kwestia otwartych drzwi do Unii Europejskiej i przyszłej akcesji do Unii Europejskiej zarówno Ukrainy, jak i Mołdawii, jak i właśnie państw Bałkanów Zachodnich w pierwszej kolejności. Więc zapewniłem dzisiaj panią prezydent, że ta kwestia jest dla nas aktualna i jak najbardziej tutaj ramię w ramię ze Słowenią państwa Bałkanów Zachodnich wspieramy. Zresztą, jak państwo może pamiętacie, w 2019 roku ja byłem uczestnikiem spotkania w ramach procesu Brdo Brioni i tam też te kwestie wtedy były omawiane, więc jakby śmiało mogę powiedzieć, że w jakimś sensie jestem bezpośrednio w tą sprawę także zaangażowany i możecie być państwo pewni, że w ramach polskiej polityki ta kwestia również ogromnie leży mi na sercu. Szanowni państwo, bardzo się cieszę z tej wizyty. Po tym najważniejszym elemencie, jakim dzisiaj jest spotkanie dla mnie z panią prezydent, jeszcze będziemy mieli dzisiaj wieczorem sposobność rozmawiania, jeszcze jutro też będziemy mieli spotkania, ale
Poza tym spotykam się także z innymi czołowymi postaciami słoweńskiej polityki. Będę widział się z panem premierem, będę się widział z panią wicepremier, minister spraw zagranicznych. Będę widział się także z przedstawicielami parlamentu dzisiaj, więc ten dzisiejszy dzień tutaj faktycznie jest bardzo aktywny i mam nadzieję, że dzięki temu będzie to element dużego wkładu w rozwój naszych relacji politycznych, bilateralnych. Tak jak mówię, nie mamy pól konfliktu, prowadzimy w zasadzie spójną politykę, dyskutujemy różne tematy i wspólnie pracujemy nad wypracowaniem tych najważniejszych rozwiązań na przyszłość i w ramach Unii Europejskiej, i w ramach NATO i innych organizacji, w której współuczestniczymy. Bardzo dziękuję pani prezydent jeszcze raz za przyjęcie i cieszę się, że też taką piękną pogodą ta wizyta się rozpoczyna. Dziękuję bardzo. Hvala, gospod predsednik. Sedaj pa za novinarska vprašanja. Prosim, da jih zastavite pri mikrofonu, da se predstavite in poveste, katero vprašanje je namenjeno predsednici, katero gospodu predsedniku. Najprej pa bo vprašanje zastavila predstavnica polskih medijev. Izvolite. Dzień dobry, Żaklina Skowrońska, Telewizja w Polsce. Chciałabym zadać pytanie do pana prezydenta Dudy i pani prezydent o sytuację związaną z protestami rolniczymi. Dziś w Polsce duży protest rolników, także i w Słowenii takie protesty miały się odbywać. Czy temat rolnictwa i tych postulatów, z jakimi rolnicy w całej Europie występują, także był tematem państwa rozmów? Jakie tutaj są możliwe rozwiązania? Jeżeli pan prezydent Duda pozwoli, to jeszcze pytanie krajowe o to, w jaki sposób pan prezydent odebrał zapowiedzi premiera Tuska o postawieniu profesora Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Bardzo dziękuję. Protesty kmetów je treba jemati izjemno resno. Spremljam, kar se dogaja na Polskim, namreč iskreno verjamem, da mora... Trzeba bardzo poważnie podchodzić do protestów rolników. Muszą i rolnicy ukraińscy, i polscy mieć takie same warunki. W tej chwili jest tak, że lepsze warunki mają rolnicy ukraińskie. Trzeba będzie porozmawiać na temat subwencji rolnictwa. Tutaj też były zapowiedziane protesty. Chciałbym jednak podkreślić, że może w Słowenii jeszcze nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak bardzo ważne jest rolnictwo w świetle zmian klimatycznych. Rolnicy będą musieli się do tego dostosować. Suwerenność jest bardzo ważna. Jeśli w przyszłości łańcuchy dostawy zostaną przerwane z powodu zmian klimatycznych lub za drogie. Wczoraj poinformowałam premiera o stanie suwerenności żywności w Słowenii. Zrobiliśmy analizę co do tego, jakie kroki trzeba podjąć. Tutaj w Słowenii mamy kłopot z podlewaniem i jako część Unii Europejskiej będziemy musieli się dostosować do nowych sytuacji. Dlaczego? Europa już kiedyś cierpiała głód i nie chcielibyśmy, żeby taka sytuacja powróciła. Jesteśmy w lepszych, mamy lepsze warunki niż wtedy, kiedy powstała Unia Europejska, to znaczy jeszcze przed początkiem Unii Europejskiej. Należy spojrzeć, co zmiany klimatyczne przynoszą i wysłuchać rolników. Rozumiem rolników polskich. Oczywiście chciałabym jako prezydent Słowenii, że wszyscy rolnicy na rynku europejskim mieliby takie same warunki. Jeśli Ukraina ma chęć dołączenia do Unii Europejskiej, oczywiście rolnicy też będą musieli przyjąć warunki, jakie są. Szanowni Państwo, odpowiadając po kolei na te pytania, powiem tak.
Polska jest krajem samowystarczalnym żywnościowo, to znaczy nasi rolnicy produkują wystarczającą ilość żywności w naszym kraju, żeby starczyło na wszystkie nasze potrzeby. Nie mówię tego bez powodu. Przekonaliśmy się o tym bardzo dobitnie w czasie pandemii koronawirusa, kiedy nastąpiło przerwanie wielu łańcuchów dostaw, kiedy także i w Polsce na różne sposoby były także i próby wywołania pewnej destabilizacji związanymi z potencjalnymi brakami żywności. Otóż okazało się, że nic bardziej mylnego, ta żywność była i jest i natychmiast była dostarczana do sklepów i nigdy żadnej żywności dla Polaków nie brakło. Właśnie dzięki temu, że polscy rolnicy tą żywność produkują, że produkują ją w wystarczającej ilości i w bardzo wysokiej jakości, która zaspokaja nasze potrzeby. Mówię o tym, ponieważ faktycznie dzisiaj jest tak, że otwarcie granic na żywność z Ukrainy i kryzys wojenny, który został wywołany przez Rosję na Ukrainie, niemożność czy ogromne utrudnienia w eksportowaniu ukraińskich produktów żywnościowych do wielu krajów świata, do których były one przez dziesięciolecia eksportowane, doprowadziła do kryzysowej sytuacji. No, proszę Państwa, jest tak, że jesteśmy częścią Unii Europejskiej jako Polska, jest tak, że jesteśmy też bezpośrednim sąsiadem Ukrainy, najbliższym, można powiedzieć, dużym rynkiem zbytu. Jest w jakimś sensie niestety naturalne to, że jeżeli ktoś chce zbyć swój towar, to stara się go w trudnej sytuacji, będąc zbyć jak najszybciej, jak najbliżej i jak najniższym kosztem. No, takie zbycie możliwe było tuż za granicą w Polsce. To spowodowało duże tąpnięcie na naszym rynku żywności. To wywołało ogromne zmiany cen artykułów żywnościowych, płodów rolnych w Polsce. No i w oczywisty sposób zagroziło to wielu rolnikom i trudno tutaj nie wyrazić dla nich zrozumienia. To jest oczywiście jasne, że znaleźli się w sytuacji kryzysowej, ale chcę podkreślić rzecz następującą. To nie jest tyle relacja bezpośrednio pomiędzy Polską a Ukrainą, bo nie jest to wina ani ukraińskich, ani polskich rolników, tylko jest to kwestia sytuacji wojennej i pewnych regulacji na poziomie europejskim, które zostały wprowadzone po to, by także i po prostu wesprzeć Ukrainę. No, musi być to dalej realizowane. Jest trochę, się dzieje metodą prób i błędów, bo też i decyzje z konieczności były podejmowane ad hoc, ale one wymagają pochylenia się nad nimi i one wymagają pewnych zmian. I dzisiaj są w tym zakresie propozycje zgłaszane także przez Parlament Europejski. Będą się w najbliższym czasie także toczyły debaty. Natomiast jasną sprawą jest, i podkreślam to od samego początku, że problem ten powstał na poziomie regulacji europejskich i na poziomie regulacji europejskich powinien być rozwiązany. Jeżeli chodzi o relacje bilateralne pomiędzy Polską a Ukrainą, w najbliższym czasie będą się toczyły konsultacje międzyrządowe pomiędzy polskim rządem a rządem ukraińskim, zapowiedziane zresztą wcześniej, do których w tej chwili obie strony się przygotowują i jest prawdopodobne, że także w czasie tych konsultacji uda się wypracować pewne rozwiązania na poziomie bilateralnym. Ale chcę podkreślić jeszcze raz, problem jest na poziomie europejskim i tam ten problem na poziomie europejskim, czyli krótko mówiąc w Brukseli, powinien być rozwiązany poprzez odpowiednie regulacje europejskie i w tym zakresie też i apeluję do instytucji europejskich, do Komisji Europejskiej, do Parlamentu Europejskiego, aby wykazać się tutaj zrozumieniem. To jest jeden z problemów. Drugi problem, który nakłada się na to, to są ogólnoeuropejskie protesty rolników, nie tylko rolników polskich, ale rolników w bardzo wielu krajach Unii, zwłaszcza tam, gdzie rolnictwo jest poważną, dużą gałęzią gospodarki, nie tylko w krajach, ale również gospodarki europejskiej przez to, jak choćby Francja, czy Hiszpania, czy inne kraje duże, mające duży potencjał rolniczy, przeciwko polityce Zielonego Ładu, przeciwko rozwiązaniom europejskim w tym zakresie, domagają się rolnicy ich modyfikacji, domagają się rolnicy ich zmiany i to jest kolejny element, nad którymi na poziomie europejskim władze powinny się pochylić. Trudno tych postulatów rolników i ich obaw nie uwzględniać. Uważam, że absolutnie zasługują one na uwzględnienie. Rolnicy zasługują na poważne potraktowanie i na rozmowę. Podkreślę jeszcze raz.
Ogromny mam szacunek do polskich rolników za to, że w trudnym czasie pandemii koronawirusa, kiedy w społeczeństwie było wiele obaw przed ewentualnymi brakami żywności, dzięki ich pracy, dzięki ich trudowi ta żywność na naszych półkach sklepowych zawsze była. Nigdy jej nie zabrakło i chcielibyśmy, żeby taka sytuacja utrzymała się zawsze i obowiązek dbania o interesy polskich rolników jest absolutnym obowiązkiem polskich władz, niezależnie od sytuacji, jaka występuje na poziomie europejskim, czy nawet niezależnie od sytuacji politycznej, jaka występuje na poziomie krajowym. To jest odpowiedź w głównej mierze na to pytanie. Natomiast w drugiej kwestii, w której pani redaktor pytała, jeżeli chodzi o inicjatywy związane z Trybunałem Stanu. Po pierwsze, o ile wiem, żadna taka inicjatywa do laski marszałkowskiej, jak to mówimy w Polsce, czyli krótko mówiąc do Sejmu, nie wpłynęła. I mam nadzieję, proszę Państwa, że nie wpłynie, ponieważ na pewno nie wpłynie ona na pozycję Polski na arenie finansowej międzynarodowej, na międzynarodowych rynkach finansowych. Na pewno nie poprawi ona pozycji i sytuacji Polski. To jest zawsze tąpnięcie, jeżeli próbuje się w jakiś sposób usunąć szefa banku centralnego, tym bardziej jeżeli próbuje się usunąć szefa banku centralnego, pod którego rządami udało się nie tylko przetrwać bardzo trudny czas pandemii koronawirusa, nie tylko udało się przetrwać bardzo trudny czas kryzysów związanych z rosyjską napaścią na Ukrainę i tąpnięć, które one wywołały choćby na rynku energetycznym czy w kwestiach inflacyjnych. W Polsce inflacja została w ogromnym stopniu zduszona, mimo tego, że zapowiadano, że będziemy mieli jakąś absolutną katastrofę. Do żadnej katastrofy nie doszło i stało się to między innymi dzięki mądrej, rozsądnej polityce realizowanej przez szefa banku centralnego, przez prezesa Glapińskiego i Radę Polityki Pieniężnej. W związku z powyższym apeluję o zachowanie zdrowego rozsądku, bo stabilność finansowa Polski i stabilność pozycji Polski na międzynarodowych rynkach finansowych ma znaczenie absolutnie pierwszorzędne, jeżeli chcemy nadal realizować skuteczną politykę wzrostu gospodarczego, jaką udaje się realizować przez ostatnie lata. Chwała. Prosimy się. Przedstawnika słowenskich mediów w imieniu słowenskich mediów proszę zostawiła RTV Slovenija. Izvolite. Lep pozdrav vsem, ko kondije RTV Slovenija. Najprej vprašanje za gospoda predsednika. Najprej vprašanje do pana prezidenta. Kar nekaj notranje političnih pretresov se jest kilka tematów gorących wewnątrzpolitycznych. Ustawienie dyplomatów, jakie światło rzuca to na Polskę wewnątrz Unii Europejskiej. Pytanie dla pani prezydent. Dobre są stosunki między Polską a Słowenią, a może mniej zgodni są państwo na obszarze polityki LGBT. Czy dzisiaj padło jakieś słowo na ten temat? Ja przepraszam, ale prosiłbym o doprecyzowanie tego pytania, bo przetłumaczono mi je jako odstawienie polityków, dyplomatów na arenie europejskiej. Co konkretnie w tym zakresie pan redaktor ma na myśli? Czy chodzi o zapowiedzi, które pojawiały się w mediach ze strony rządowej dotyczące ambasadorów? Gre za upraszanie veleposlaników, tak. Jeżeli chodzi o reprezentację Polski na poziomie Unii Europejskiej dosłownie, to znaczy o przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej, ta kwestia nigdy nie była przedmiotem żadnego sporu. W czasie jednego z pierwszych naszych spotkań omówiliśmy z premierem Donaldem Tuskiem taki, powiedzmy, tradycyjny, umowny podział kompetencji w zakresie prowadzenia polityki międzynarodowej i ustaliliśmy, zresztą tak jak było do tej pory, zgodziłem się na to, nie miałem tutaj z tym żadnego problemu i nie było na tym tle żadnego konfliktu, że sprawami związanymi z Unią Europejską będzie zajmował się prezes Rady Ministrów, także na zasadzie reprezentowania Polski w Radzie Europejskiej. Stąd premier Donald Tusk na posiedzenia Rady Europejskiej jeździ, tak jak poprzednio jeździł premier Morawiecki i tak jak poprzednio jeździła premier Beata Szydło. I tutaj premier Donald Tusk zwrócił się do mnie, że chciałby w związku z tym
wskazać osobę, która będzie go w tym zakresie wspierała, realizując zadanie przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej, szefa przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej. Ja powiedziałem, że oczywiście tutaj jak najbardziej może mieć inicjatywę w tym zakresie i powinna tam być osoba, z którą jemu się będzie dobrze współpracowało, i tak się stało. Tutaj nie było żadnego konfliktu, jeżeli chodzi o obsadę polskiego przedstawicielstwa, polskiej placówki przy Unii Europejskiej w Brukseli, więc tutaj żadnego konfliktu nie było. Natomiast jeżeli chodzi o wymianę ambasadorów, o której dużo ostatnio się mówiło w polskiej polityce, to przede wszystkim zacznijmy od tego, że żaden wniosek w tej kwestii formalny do mnie jako prezydenta Rzeczypospolitej nie wpłynął. Konstytucja zawiera bardzo jasne rozwiązanie, nawiązujące zresztą do odpowiedniej konwencji międzynarodowej, do konwencji wiedeńskiej, że ambasadorów powołuje i odwołuje prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Oczywiście czyni to w konsultacji z prezesem Rady Ministrów i ministrem spraw zagranicznych, ale decyzja w tym zakresie, czyli dosłownie nominację, podpisuje prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Żaden taki wniosek o odwołanie jakiejś większej liczby ambasadorów formalnie do mnie nie wpłynął. Uważam, że pochopne odwoływanie polskich ambasadorów, przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej, jakieś gremialne, absolutnie jest sprzeczne z interesami Rzeczypospolitej, nierozsądne, i na pewno mogę z góry zapowiedzieć, że ja żadnej takiej pochopnej decyzji absolutnie nie podejmę. Oczywiście zawsze tak było, jest i mam nadzieję też będzie, że następuje cykliczna rotacja ambasadorów na placówkach. Po kilku latach ambasador zjeżdża z placówki, na jego miejsce przyjeżdża kolejna osoba uzgodniona i nominowana przez prezydenta Rzeczypospolitej. Ten proces był zawsze i liczę na to, że ta normalna praktyka w polskiej polityce zagranicznej i polskiej dyplomacji będzie nadal zachowana, bo tak nakazuje zdrowy rozsądek i tak się realizuje polskie interesy. Pytanie dotyczące, w których punktach możemy się nie zgadzać. Obaj znamy stanowiska. Możemy zgodzić się z tym, że się nie zgadzamy. Jak Państwo wiecie, ja zawsze wspieram prawa podstawowe i będę zawsze wspierać prawa grupy LGBT, prawa kobiet o feministyczne, wspieram aborcję. Unia Europejska powstała na tych podstawach i ja bardzo sobie życzę, że Polska reformy, które są konieczne, żeby zbliżyła się do praworządności i podstaw Unii Europejskiej, wprowadziła, wdrożyła. Też życzę Słowenii sobie, żeby po proces według 7 artykułu Unii Europejskiej został zakończony. Polska ma szeroko zakrojone reformy na podstawie sądownictwa. O tym dzisiaj nie rozmawialiśmy, bo swoje stanowiska poznamy. Moje są takie i się nie zmienią. Dziękuję. Tym samym konferencja jest zakończona. Dzisiaj prezydent spotka się jeszcze z innymi przedstawicielami rządu, a jutro wezmą udział w planicy. Dziękuję i miłego dnia. Chciałabym jeszcze dodać, że niezmiernie się cieszę, że w parku France Prešeren w Kraniu swoje po pierwsze dostanie romantyczny poeta polski, wieszcz Adam Mickiewicz. Też wykorzystaliśmy tę okazję z wizyty. Słoweńcy też czytają Mickiewicza i z tego się cieszę. Dziękujemy.